Mam dla was bardzo smutną wiadomość. Niestety najprawdopodobniej do 24 lipca, to jest termin, który dostałem, nie będę miał internetu! Bez internetu nie da się streamować. Niestety. Niestety. Wszystko, co... Całe plany na wakacje. Na to, że będą streamy codziennie od 18 do 22. Wspólną zabawę. Te wspólne chwile, które mieliśmy przeżyć i przeżywaliśmy razem. Niestety. Niestety, będziemy musieli sobie jakoś poradzić do 24 lipca. Ja już teraz to bardzo przeżywam. Zobaczcie na ten syf w tle. Strasznie, po prostu strasznie się czuję. Jakby coś we mnie umarło. Oczywiście spróbuję coś zdziałać z tym internetem, ale najprawdopodobniej jest już to sprawa... No to bardzo ciężka sytuacja w moim życiu. Jedna z najcięższych. Chyba nigdy nie byłem tak na tak długo odcięty od internetu. To jest ponad 10 dni. Nie wiem naprawdę co robić. Nawet jak zobaczycie tu... Żyrandol u mnie, on jest za słaby, on nie wytrzyma, także no nie wiem co robić. Nie wiem co robić. Może są jakieś grupy wsparcia, które zajmują się osobami, które są wykluczone od wiedzy, od kontaktu z innymi, od tego co się dzieje na świecie. Nie wiem, naprawdę nie wiem co robić. Żadnych daily questów nie mogę robić w grach. Nie mogę nawet w Lola Sionem pograć. To jest okropne. Zostaje mi chyba tylko, no nie wiem, nagrywanie Minecrafta i czekanie aż będzie internet, żeby go wrzucić. Jeżeli możecie jedną dla mnie rzecz zrobić, to ja proszę was o to, żebyście pisali znicz w komentarzu i miasta. Proszę bardzo. To na pewno pomoże mi w tych trudnych chwilach. To są naprawdę trudne chwile. No, nawet sobie nie potraficie wyobrazić. Ja po prostu cały aż się trzęsę. Zobaczcie, jak mi się ręce trzęsą. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Do zobaczenia na streamach po 24 lipca. Spróbujemy to odrobić. Może będziemy robili streamy do 23, czyli 5-godzinne streamy. Co prawda, te streamy, które były wcześniej, też były dłuższe, ale no, nie było tak zaplanowane. Musimy coś zrobić z tym. Także... Ja poszukam jeszcze, póki co, jak mam internet, poszukam jakichś grup wsparcia. Może sobie naleję trochę do wiaderka. Mam parę butelek, takich 5-litrowych, więc w razie co będę mógł sobie do nich nalać tego internetu i może w takich trudnych chwilach trochę tego internetu sobie wezmę. No to chyba tyle, co chciałem powiedzieć w tym filmie. No jest mi naprawdę smutno. Możecie unlajkować ten film, możecie dawać łapki w dół za to, że nie dotrzymałem do tych dwóch miesięcy codziennego streama od 18 do 22 od poniedziałku do piątku. Ale postaram się to wam jakoś wynagrodzić. Dobrym słowem, dobrym streamem, świetną zabawą. Ale niestety dopiero po 24 lipca. Chyba tyle. Także buziaczki dla was.
Buziaczki dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy mnie wspierali i wspierają w tych trudnych chwilach, bo to... W trudnych chwilach człowiek nie wie, co ma robić. Plączą mu się ręce, prącze mu się język. Strasznie. Buziaczki dla was. I dbajcie o internet. Śpieszcie się kochać internet, tak szybko go odłączają. Buziaczki.